Hello, ladies and gentlemen, witam w moim laboratorium. Witam w drugiej części mojej halloweenowej serii, czyli zrób to sam. Dzisiaj będziemy robić koszulkę dla Krystiana, ponieważ kupiłam taką cudowną koszulkę, ale zszarzała. Więc żeby jej nie wywalać, przerobimy ją na strój na Halloween, żeby Krystian nie musiał wydawać swoich ciężko zarobionych pieniędzy. Ja je wydam. Żeby przerobić tę cudowną koszulkę, będziemy potrzebować nożyczek, czarnej farby, ołówka, kredek, sztucznej krwi, czegoś do rozcierania i oczywiście koszulki. Ach, i jeszcze lakier. Dzisiaj podziękujemy panu krześle. Słowy pierdalaj stąd. Okay. Tu mamy przód, ale najpierw zajmiemy się tyłem, tak. Najpierw zajmiemy się tyłem. Tadam! Nasz tył będzie wyglądał jak twarz kościotrupa. Coś w tym rodzaju. Powiem, że ołówek jest do tego... No nie za bardzo. Długopis. Mamy nasze oczy. Teraz nohal. Będzie mniejszy, drugi będzie większy. I te ząbki. Te ząbki będą najtrudniejsze. Mamy już mniej więcej kształt narysowany. Teraz przejdziemy do wycinania. Ciachu, ciachu. Nie bójcie się, jak to nie będzie równe i tak dalej, bo to w sumie taki ma urok i takim tak ma być. Dobra, niewygodnie mi tak przed kamerą, więc wytnę to poza kamerą. Wybaczcie. Skończyłam wycinać, podłożyłam wam czarną koszulkę, żebyście widzieli, co tutaj się działo. Jak widzicie, wycięłam dwa duże, dwa mniejsze i no malutkie, które dużo czasu mi zajęły, ale widać, się opłacało, naprawdę. No nie spodziewałam się nawet takiego fajnego efektu. I teraz przechodzimy do drugiej części, czyli jak będzie wyglądać z przodu. Krystian sobie zażyczył takie jakby pazury, coś w tym rodzaju, więc spróbuję to dla niego zrobić. Tak nacięłam koszulkę z przodu. Teraz postaram się pomalować tą koszulkę tak, żeby to wyglądało jakby było, jakby były rany po prostu. Postaram się dodać trochę barw. Krystian oczywiście będzie nosił właśnie tą czarną koszulkę pod spodem, żeby to wszystko dało fajny efekt. Proponuję taką bokserkę bez rękawków, żeby było wygodnie, żeby było chłodno, bo Krystian jest ogólnie bardzo ciepły. I bardzo zawsze mu ciepło, więc im mniej materiału na nim, tym lepiej. Więc bokserka, nie krótki rękaw. Ok, przechodzimy do zabawy. I proponuję dać jakąś kartkę po to, żeby no nie wymazać drugiej części. Przełożyłam to na deskę prasowania, będzie o wiele wygodniej. Będziemy tą sztuczną krew dawać wokoło tych pazurów. Do tego potrzebujemy rozcieradełka. Jeżeli chodzi o sztuczną krew, to na tyle. Niech sobie wyschnie. Halo. Witam z powrotem. Wybaczcie na oświetlenie, ale dopiero co wróciłam z pracy. Ale trzeba kontynuować, nie ma spania. Jak widzicie, to jest za różowe. Zobaczymy, jakiego koloru będzie ta czerwona kredka. Wydaje mi się, że o wiele lepiej. Użyję jeszcze lakieru. I starajcie się, żeby to było ładne, bo rany nie są ładne. Wykorzystam gąbeczkę też. Jednak te gąbeczki mają swój urok. I wezmę tą koszulkę, tak troszkę napnę. I głównie te rogi tak
żeby to nie było... Żeby to nie było takie planowane, bo jak już powiedziałam... Rany nie są ładne. Myślę, że moja koszulka jest zrobiona. Teraz czekam tylko na modela. Jak się oczywiście domyślacie, robiłam tą koszulkę pierwszy raz. No bo wiem, że uwielbiacie oglądać moje porażki. Dla poprawki. No bo co no, tutorial tutorialem, ale to jak mi się coś nie udaje, to jest lepsze i śmieszne. Co bym poprawiła w tej koszulce, to to, żeby ona była po pierwsze trochę luźniejsza, bo tutaj mamy użytkownika troszkę wysokości. Po drugie, to bym nie robiła jakby grubych linii, które mówiłam, że zrobiłam takie centymetrowe dziury, tylko po prostu przeciachać. Samo się rozciągnie. Bo jak widać, tutaj się jeszcze bardziej przez tą farbę rozciągnęło i teraz tak brzydko trochę zwisa. No i też oczywiście jak koszulka będzie inna, to nie będzie tutaj tego widać. Ja jeszcze popróbuję tą koszulkę troszkę porozciągać. Jeżeli chodzi o tą stronę, to jest mniej więcej ok, tylko faktycznie fajniejsze by było, gdyby była znowu luźniejsza. Jak coś, jak jeszcze tą koszulkę poprawię, to wam wyślę zdjęcia na Facebooku, co zrobiłam. Tą koszulkę zdałoby się jeszcze pobrudzić trochę, bo jest taka biała. Możecie wziąć kawę, trochę tej sztucznej krwi, tak pomieszać w rękach i tak po prostu wgnieść w końcówkę tej koszulki. No ale ogólnie jestem zadowolona z efektu, bo nie lubię takich rzeczy, więc jak na pierwszy raz jest mocno. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jutro zapraszam do nowego filmiku, też Halloween dekoracje. Jutro będziemy robić świeczniki ze słoików. Ładne, ozdobne i co najważniejsze, nawet nie mówcie, polubcie ten filmik, nie mówię subskrybujcie kanał, ale komentujcie, bo to jest w sumie najbardziej, co mnie motywuje, to komentarze, jak widzę, że wam się podoba, jak widzę wasze pomysły. I wszystko, że nie lajki, nie subskrypcje, ale komentarze, jakich mało dostaję tym słów. Aha, jak chcecie do mnie prywatnie napisać, to piszcie na ania.kici@gmail.com. Mam jeszcze Instagrama, Twittera, fanpage'a, więc followujcie wszędzie. My się widzimy jutro, a wy pozostańcie kreatywni. Bye!